Cześć! Uwielbiamy tanie chińskie gadżety o podejrzanie niskiej cenie. Dlatego, gdy nadarzyła się okazja, aby przetestować Ultrabooka z licencją na Windowsa, matrycą Full HD, z 4 GB RAMu i funkcją tabletu za nieco ponad 800 zł, po prostu nie mogliśmy sobie odmówić sprowadzenia takiego sprzętu. Zachęcam do obejrzenia naszej recenzji GoBooka Y1102. Urządzenie do testów dostarczyła nam chińska platforma handlowa Light in the Box, bo jak zapewne wiecie, zakupy w Chinach to nie tylko AliExpress. Na Light in the Box też ustrzelicie ciekawe oferty. Link do testowanego notebooka oczywiście w opisie. W czym tkwi sekret? Gdzie producent przyciął koszty? Postaramy się dowiedzieć, a zaczniemy od najkrótszego unboxingu na świecie. No zobaczmy, co w środku jest w tym szarym pudełeczku. Pierwsza jakaś mała rzecz. Zobaczmy, co to jest. O, to zapewne ładowarka. Rzeczy samej. Drobiazg. O, generalnie bardzo skromnie. I makulatura. Słuchajcie, jest urządzenie i ładowarka i 3 kartki papieru. I to wszystko. Wyposażenie, jak widzieliście, skromne, opakowanie również, ale paradoksalnie to dobry znak. Jeśli to na tym producent zaoszczędził, to jesteśmy za. GoBook Y1102 został przez producenta zakwalifikowany jako ultrabook konwertowalny. Jednak aby nazwać laptopa ultrabookiem, trzeba spełnić szereg wymogów. To nie tylko kwestia grubości. Nie będziemy się jednak spierać, tak się już utarło, że jak laptop jest chudy, to z automatu jest ultrabookiem. A jak jeszcze do tego jest srebrny, to już na 100% ultrabook. Konwertowalność to wielki plus tego urządzenia i już na starcie warto wiedzieć, że nie jest to zwykły ultrabook. Tego typu sprzęt konwertowalny posiada 3 zasadnicze plusy. Pierwszy to oczywiście funkcja tabletu, do czego nie trzeba nikogo przekonywać. Ot, fajnie mieć coś takiego w notebooku. Drugi plus, który być może schodzi na drugi plan, to dowolny kąt odchylenia matrycy. Nie znajdziemy tutaj blokady, dzięki czemu matrycę odchylimy na dogodny dla siebie kąt. Trzeci plus to matryca dotykowa. Czasami nawet podczas standardowej pracy ekran dotykowy się przydaje. Na przykład do wygodnego przewijania stron internetowych, czy szybkiego powiększenia czcionki na stronie. Skoro przy matrycy jesteśmy, w GoBooku mamy matrycę o przekątnej 11,6 cala, czyli całkiem nieźle jak na tablet, ale już niekoniecznie jak na laptopa. Rozdzielczość to 1920x1080, co w tej kategorii cenowej jest czymś wartym odnotowania. Dodatkowym atutem są wyjątkowo małe ramki. Jakość matrycy jest dobra i to na tyle, że już po chwili z urządzeniem doszliśmy do wniosku, że tutaj producent raczej nie ciął kosztów. Wyświetlany obraz jest ostry. Warto od razu ustawić skalowanie w Windows do swoich potrzeb. Kąty widzenia w praktyce wypadają dobrze, choć rewelacji nie ma. Gdybyśmy musieli się do czegoś doczepić w matrycy, to byłoby to nierówne podświetlenie, co widoczne jest, gdy na ekranie dominuje czerń. Aspekt dotykowego ekranu wypada bardzo dobrze, zarówno podczas pracy w Windowsie, przeglądania stron internetowych, czy nawet podczas grania. Idziemy dalej. To, na czym producent zaoszczędził, to procesor. Mamy tutaj X5Z8350, czyli czterordzeniowego i czterowątkowego Atoma o SDP na poziomie 2W, z 2 MB pamięci cache drugiego poziomu. Powiedzmy to sobie szczerze, to bardzo słaba jednostka, która w Cinebench R15 osiąga zaledwie 101 punktów. Czy to jednak aż tak wielka tragedia? Cóż, patrząc na CPU montowane dzisiaj w laptopach, do około 2000, gdzie nierzadko będzie to coś w okolicy i3-6006U, to na ich tle zastosowany Atom nie wypada aż tak źle. Wspomniany i3-6006U uzyskuje w Cinebench 216 punktów. Tutaj warto odnotować, że trzecia iteracja naszego blaszaka za 500 zł wyciska w tym teście 364 punkty. Szach i mat. Reasumując, procesor jest słaby, ale nie na tyle, aby łapać się za głowę. W zupełności wystarczy do standardowej pracy, oglądania filmów na YouTube, czy nawet do odpalenia kilku gier. A jakich gier? Sprawdzicie to w naszym materiale dodatkowym. Link w opisie i chyba nawet jakaś karta Wam przed chwilą mignęła. Okazuje się, że odpalimy całkiem sporo różnych gier, w tym gry 3D. Oczywiście o nowych tytułach AAA nie ma mowy, ale więcej o graniu na tym sprzęcie zobaczycie we wspomnianym materiale. Tutaj dodam jeszcze, że na Steamie znajdziecie specjalną kategorię gier wspierających interfejs dotykowy. Duża ich część będzie działać i na naszej maszynce.
Sprawdźcie sami, link w opisie. Ciekawostka, jest tam nawet pierwszy Wiedźmin. Dodam jeszcze, że za generowanie obrazu odpowiada u nas grafika zintegrowana HD Graphics 400 z rodziny Cherry Tray. Czyli nic ciekawego, jeśli chodzi o gry, ale jednocześnie wystarczająca, aby komfortowo oglądać materiały wideo. Maszynka radzi sobie nawet z materiałami H264 4K i Heft 4K przy 60 klatkach. A poległa dopiero na 10-bitowym hefku, czyli nieźle. Naszym ulubionym odtwarzaczem na dotykowe okienka jest darmowy ACG Player, dostępny w Windows Store, ale Kodi również się sprawdza. Pamięci pod maską mamy 4 GB, co w tej kategorii cenowej wydaje się być fair. Pamięć jest typu DDR3L, częstotliwość 1600 MHz. Na dane przewidziano dysk eMMC o pojemności 64 GB. Osiągi dysku widzicie właśnie na ekranie. Nic specjalnego, ale nie jest źle. Dla porównania oto wyniki dysku eMMC w Wokenbooku, którego testowaliśmy jakiś czas temu. Jak widać, niebo a ziemia. Oczywiście pojemność można powiększyć o kartę microSD, co z pewnością wielu będzie chciało zrobić. My używamy wysłużonej karty ADATY o pojemności 64 GB. Jej benchmarki w parze z czytnikiem, jaki znajduje się w testowanym notebooku, widzicie właśnie na ekranie. I tutaj z pewnością producent trochę przyoszczędził, bo ta sama karta, ale w lepszym laptopie z lepszym czytnikiem, uzyskuje takie oto wyniki. Jeśli się zastanawiacie, to dodam, że na kartę można instalować gry i programy. Rzeczą, na której zdecydowanie oszczędzono, jest touchpad. Pomimo tego, że jest stosunkowo dużych rozmiarów, jego jakość jest taka sobie. Po prostu jest nieprecyzyjny, a przyciski są niewyodrębnione, to znaczy są częścią dolnych rogów touchpada. Co może się komuś spodoba, ale nam nie przypadło do gustu. Klawiatura jest mała, co dziwne nie jest. I w porównaniu z touchpadem prezentuje już lepszy poziom wykonania. Klawisze ładnie odbijają i są dobrze rozmieszczone. Plastik na pewno nie jest najlepszej, że się tak wyrażę, próby, ale nie stwarza wrażenia taniego. Ogólnie obudowa prezentuje się bardzo dobrze, choć trzeba mieć na uwadze, że nie zawsze tak będzie. Tworzywo sztuczne przy klawiaturze strasznie się palcuje, a plastik na zewnątrz nie wzbudza zaufania. Nie trudno sobie wyobrazić, że srebrna obudowa już po kilku miesiącach pokryta będzie ryskami. Zwłaszcza jeśli urządzenie transportowane będzie w plecaku bez pokrowca, a tego nie ma w zestawie. Zawiasy to enigma. Trudno nam dzisiaj stwierdzić, czy za rok się nie zdezintegrują. Na dzisiaj wyglądają solidnie i wcale nie byliśmy dla nich mili podczas testów. Tak jak wspomniałem, obudowa jest plastikowa. Wygląda jak aluminium, ale to tylko tworzywo sztuczne. Tak wygląda mały laptop wykonany z aluminium i włókna szklanego. To Dell XPS 13. Nie ma tutaj czego porównywać. Ten laptop kosztuje 7500, ten trochę ponad 800. To tylko taka ciekawostka. Wracamy na ziemię, do GoBooka znaczy się. Na lewym boku obudowy mamy diodę informującą o stanie ładowania. Dalej mamy zasilanie, port USB oraz port mini HDMI. Co jest miłym gestem ze strony producenta, bo z łatwością podepniemy notebooka nie tylko do monitora, ale i do telewizora. Co użytkownicy będą chcieli robić, bo jak już wspomniałem, możliwości odtwarzania wideo są niezłe. Na prawym boku mamy wejście słuchawkowe, kolejny port USB, slot na kartę microSD, przycisk power oraz przełącznik on-off. A do czego on służy? Cóż, mamy do czynienia z urządzeniem konwertowalnym. I tym przełącznikiem włączamy i wyłączamy klawiaturę z touchpadem, aby nie przeszkadzała w trybie tabletu. Warto jeszcze odnotować, że jeden z portów USB jest typu 3.0, a drugi 2.0. Ten na lewym boku to 3.0. Dźwięk generowany przez głośniki jest akceptowalny i tylko tyle. Z całą pewnością mógłby być lepszy. W dodatku głośniki umieszczone są w podstawie urządzenia, co sprawia, że dźwięk zmienia się w zależności od tego, czy GoBooka mamy na kolanach, czy leży na płaskim stole, obrusie itd. Nie można natomiast przyczepić się do głośności. Tutaj dodajmy, że na obudowie nie ma przycisków do kontrolowania głośności, co w trybie tabletu może dokuczać, ze względu na brak możliwości skorzystania z klawiszy funkcyjnych. GoBook posiada baterię o pojemności 8000 mAh, co w połączeniu z energooszczędnym Atomem daje zadowalające 5 godzin pracy. Pracy, podkreślamy. W tym czasie przy ściemnionym ekranie korzystaliśmy z internetu, odpalaliśmy gry, klipy na YouTube, pisaliśmy, a w tle Steam cały czas pobierał kolejne gry. W
komplecie znajduje się oczywiście ładowarka i co warto podkreślić, jest przystosowana do naszego gniazdka. Nie musieliśmy korzystać z konwerterów. Długość kabla nie zachwyca, wręcz rozczarowuje. Zaledwie 150 cm. To zdecydowanie za mało. Producent pomyślał o Bluetooth. Mamy tutaj wersję 4.0. Niestety Wi-Fi jest jedynie w standardzie 802.11bgn 2,4 GHz. Oczywiście nie mogło zabraknąć kamerki. Takowa jest, ale kiepska, 0,3 megapiksela. Do Skype'a z pewnością wystarczy i do niczego innego. Umiejscowiona została w dolnej ramce. Wszystko pracuje pod kontrolą Windowsa 10 w edycji Home, którego trzeba sobie jednak samodzielnie spolszczyć. To nic trudnego, kilka dodatkowych klików w panelu sterowania. Watomierz pokazuje bardzo pozytywne wskazania. Podczas przeglądania internetu w szczycie widzimy jakieś 10 W. Częściej mniej, nawet dwa razy mniej. Podczas maksymalnego obciążenia widzimy 12 W. Tak oto prezentuje się GoBook Y1102, czyli konwertowalny ultrabook za nieco ponad 800 zł. Czy jest to urządzenie warte polecenia? No kurde, szczerze mówiąc to tak. Pomimo usilnych prób nie znaleźliśmy przyczyny tak niskiej ceny, zwłaszcza konfrontując GoBooka ze sprzętem IoEasion, który testowaliśmy jakiś czas temu. Cena podobna, a tutaj mamy m.in. lepszy procesor, dwa razy więcej RAMu i dwa razy większą natywną rozdzielczość ekranu. Pewnie producent w kilku miejscach szukał oszczędności i je znalazł, ale nie są to na tyle dokuczliwe uszczuplenia konfiguracji, aby definitywnie skreślić ten sprzęt. Testowany ultrabook zaskoczył nas bardzo pozytywnie i jesteśmy w stanie wyobrazić sobie sytuację, w której sprzęt ten pełniłby rolę jedynego głównego peceta w domu. Wtedy warto pomyśleć o podpięciu monitora w parze z klawiaturą i myszką. Dla niewymagającego użytkownika do internetu, filmów i prostych gier wystarczy. Reasumując, jeśli potrzebujecie taniego mobilnego sprzętu, który w dodatku może też być tabletem, GoBook Y1102 jest dobrą opcją i naprawdę trudno będzie znaleźć coś o podobnych parametrach w tak niskiej cenie. A jeśli znacie taki sprzęt, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Sprowadzimy go i przetestujemy. Wielu z Was zastanawia się pewnie, jak wypada porównanie tego ultrabooka z urządzeniem Kyano Slim Note 14.1 Plus, sprzedawanym w Biedronce za 700 zł. Cóż, procesor mamy ten sam, RAMu tyle samo i tutaj podobieństwa zaczynają się kończyć. GoBook posiada dwa razy większy dysk na start, posiada matrycę o większej rozdzielczości natywnej, no i przede wszystkim posiada funkcję tabletu. Slim Note za to posiada większą baterię i większą matrycę. Już wkrótce będziecie mogli zobaczyć na naszym kanale recenzję sprzętu od Kyano. W tym klipie to już wszystko. Polecam również materiał dodatkowy, gdzie testujemy całą masę gier na skromnym Atomie X5Z8350 z grafiką HD Graphics 400. W sumie uzbierało się ich ponad 40. Przypomnę jeszcze, że link do sklepu Light in the Box, gdzie można nabyć ultrabooka, znajduje się w opisie. Dzięki za uwagę, jeśli materiał się Wam podobał, dajcie suba. Cześć! Thank you.